Panie Andrzeju, Pani Alicja, znajdujemy się na konferencji TVN-u. Ja bardzo się cieszę, że to właśnie Państwo są moimi pierwszymi rozmówcami. Po pierwsze dlatego, że pochodzimy z podobnych okolic, bo ja z Dęblina, a Państwo z Pionek. A po drugie, ponieważ szykuję... Lublin też Dęblin. Ale to blisko. A Lublin też piękny. Ale dlaczego machnąłeś ręką? Dęblin też jest okej, A drugi powód jest taki, że jeszcze Państwa odcinek nie był na ekranie, a my już wszyscy wiemy, że to był hit, mi już się łza wokół kręciła. Dlatego zapytam, czy trudno było namówić Panią Alicję, żeby wystąpiła w tym programie? No łatwo, ale ja nie, dlaczego bez entuzjazmu mówię, bo mama zgodziła się natychmiast, ale potem podczas kręcenia programu troszeczkę bywało, że chyba żałowała tej szybkiej decyzji. A co było najtrudniejsze na planie, że zdarzały się te gorsze momenty? No co było najtrudniejsze? Marsze po piasku i oni, to znaczy reżyser i mój synek oszukiwali. Jak to? Jestem słynnym oszustem, wiadomo. Tak. Mówili, jeszcze tylko 70 kroków, a było 700. Tak, potem jeszcze tylko 7 kroków, a było 70. Ale dałam radę, doszłam do ciebie. No nie obyło się bez małych zgrzytów, ale to były sympatyczne bardzo momenty i tak naprawdę myślę, że ponieważ nasz odcinek i tak był najmniej ekstremalny, jak sądzę, spośród innych, to dla każdej pary z całą pewnością to była w jakimś sensie podróż życia. Nie tylko z powodu tych pułapek zastawianych na rodziców. Natomiast nasz odcinek będzie najbardziej na pewno romantyczny, spokojny, taki nostalgiczny. No zobaczymy, zapraszamy. Zobaczcie sami i ocencie. Panie Andrzeju, ale czy Pana mama jakoś zaskoczyła podczas nagrań? Czy Pan odkrył jakieś jej nowe cechy podczas tego wyjazdu? Mama jest gwiazdą, no przecież to było widać, jak wyszła tutaj na... Największy aplauz Państwo zyskali ze wszystkich. Na wybieg i zaczęła machać wachlarzem. Zresztą podczas programu mama właśnie przyznała się, że w młodości marzyła o tym, żeby zostać prezenterką telewizyjną. I to jej się nie spełniło. Ale nigdy nie jest za późno, po tym programie wszystko może się zmienić. To poczekamy, aż TVN dla seniorów kanał wyprodukuje, to wtedy będziemy rozmawiać.